1945 roku dowództwo armii niemieckiej dało rozkaz o zamienowaniu Krakowa w celu zatrzymania natarcia wojsk radzieckich. Jewgenowi Berezniakowi i jego grupie zwiadowczej za cenę niewiarygodnego wysiłku udało się zdobyć mapę zamienowania miasta i pokrzyżować plany nazistów. Ale Dzień Zwycięstwa nie stał się świętem dla Berezniaka. Oskarżony o szpiegostwo przybyło w tym czasie w obozie filtracyjnym NKWD. Przez wiele lat polski rząd i mieszkańcy Krakowa zwracali się do radzieckiego kierownictwa z prośbą o nagrodę dla bohatera. Ale złotą gwiazdę Jewgen Stepanowicz otrzymał dopiero po upadku Związku Radzieckiego. W 2001 roku legendarny zwiadowca, honorowy obywatel Krakowa, został uhonorowany tytułem Bohatera Ukrainy. Pamiętamy, zwyciężymy!